Fakty o blondynkach, brunetkach i rudych u mnie na kanale już były. Tak samo były już fakty o facetach oraz fakty o kobietach. W tym odcinku natomiast chciałbym wam przedstawić fakty o łysych facetach. Jeżeli odcinek choć trochę was zaciekawi i spodoba wam się, zostawcie proszę subskrypcję na moim kanale oraz dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Łysi używają szamponu przeciwko łupieżowi, jeżeli mają skłonności właśnie do łupieżu. Skóra głowy pozbawiona włosów szybciej twardnieje, zatem łysi muszą smarować ją regularnie. Co czwarty mężczyzna z czasem łysieje. 80% mężczyzn uważa łysienie za nieatrakcyjne. Na walkę z łysieniem wydaje się średnio około 25 miliardów złotych rocznie. Jest to kilka razy więcej niż wydaje się na walkę z malarią. Wśród osób, które tracą włosy, 35% osób stanowią 30-latkowie. Natomiast połowa, bo 50% facetów, traci włosy w wieku 50 lat. Azjaci i Murzyni łysieją znacznie, znacznie rzadziej. Faceci łysieją z powodu osłabienia się włosów, co prowadzi z czasem do ich wypadania, to samo tyczy się kobiet. 63% kobiet uważa, że łysi panowie wydają się atrakcyjni. Jest to przeciwne do tego, co myślą faceci. Bruce Willis jest najpopularniejszym na świecie łysym facetem. 30% kobiet w wieku 20-35 lat uważa łysych facetów za bardziej seksowni niż ci z owłosieniem. Łysi zazwyczaj są postrzegani na starszych, niżeli w rzeczywistości są. Mężczyźni tracą włosy dlatego, że dziedziczą oni nadwrażliwość korzeni włosa na męskie hormony. Hormony te upośledzają mężki włosowe i to właśnie prowadzi do wypadania włosów. Łysi podobają się kobietom. Jest to oczywiście naukowo udowodnione, ponieważ tylko 25% pań uważa, że mężczyzna powinien mieć bujne owłosienie na głowie. Łysi są zazwyczaj bardziej wydolni seksualnie. Stres nie ma wpływu na łysienie. Zazwyczaj, no poza nielicznymi wyjątkami, żaden facet czy chłopak nie łysieje wcześniej niż przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Dzięki łysinie mózg chłodzi się szybciej, a jeszcze kilkaset tudzież kilka tysięcy lat temu było to plusem podczas męczących polowań. Predyspozycję do tracenia włosów posiada 100% białych mężczyzn, natomiast 96% z nich łysieje w niezauważalnym lub mniejszym czy większym stopniu. Zatem tylko 4% męskiej, białej populacji wcale nie łysieje. Naukowcy twierdzą, że gdy na świecie pojawiły się pierwsze łyse osoby, ciało człowieka postanowiło nadrobić i zrekompensować brak owłosienia. Wtedy miał się po raz pierwszy poprawić u człowieka zarost na twarzy. Łysi wydają się być bardziej inteligentni. 92% przypadków łysienia ma podłoże genetyczne. Niektóre kobiety uważają łysych mężczyzn za tak samo seksownych, jak seksowne są kobiety bez biustu. W miejscu, w którym wypadają włosy, już nigdy nie wyrośnie żaden włos. Przeprowadzono ankietę wśród mężczyzn i spytano ich, czego boją się najbardziej w życiu. Na pierwszym miejscu były wystąpienia publiczne, na drugim śmierć, a na siódmym miejscu właśnie łysienie. 20% mężczyzn wolałoby stracić pracę, niżeli wyłysieć. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie łysi kończą myć twarz? Kończą oni myć twarz w tym samym miejscu, co owłosieni. Większość łysych nie było łysych od zawsze, a mózg za czasów posiadania właśnie czupryny zakodował sobie w podświadomości miejsce czy też odległość, do której faceci myli niegdyś swoją twarz. Tak samo na głowie, jak i na ciele pojawia się martwy naskórek, zatem nierzadko łysi więcej czasu poświęcają na zadbanie o swoją głowę, niżeli owłosieni faceci. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że któryś fakt was zaciekawił. Napiszcie swoje spostrzeżenia. Kobiety mogą napisać, czy lubicie łysych mężczyzn, a wy, jeżeli jesteście łysi lub łysiejecie, napiszcie, czy słusznie jest takie przeświadczenie, że łysi są mniej atrakcyjni. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia, cześć!